Proszę Państwa, pan Arkadiusz Pawełek, który jako drugi na świecie, a pierwszy w łodzi tak małej, bezkabinowej, przepłynął Atlantyk, a właściwie w pontonie. Jak to wyglądało? No jest to tak zwana łódź pontonowa, czyli sztywne dno i dmuchane balony. No i jest to rzeczywiście, no, do chwili obecnej, z tego co wiem, najmniejszy jacht bezkabinowy, który przepłynął Atlantyk, bo ta łódź ma 4,40 m długości całkowistej. Jakby się tak chciał zobaczyć, jak to wygląda, to można podziwiać, bo jest w zbiorach w tej chwili Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jakieś przygody się pojawiły? No tak, takim najcięższym momentem była wywrotka, którą miałem w sztormie jakieś 700 mil przed Barbadosem. Ja płynąłem z Europy przez Wyspy Kanaryjskie na Barbados i dwie doby praktycznie stawiałem ten ponton, zanim udało się postawić. No, uszkodzony był trochę, bo tam przebita była komora i trochę tam się połowę zapasu wody straciłem. Większość rzeczy. No ale udało się dopłynąć, jak widać. Jak widzę, że ma pan pozytywną minę, to myślę, że wszystko było wielką przygodą i tak to pan traktował. Tak, tak. Proszę mi powiedzieć, a ile czasu trwał rejs? Ja to robiłem w dwóch etapach. Najpierw 13 dni z Kadyksu na Wyspy Kanaryjskie. Później miałem taką dosyć długą przerwę, bo tam trzeba było poczekać, żeby się skończył sezon huraganów na Atlantyku. Także 4 miesiące na Wyspach Kanaryjskich mieszkałem. A później 41 dni z Lanzarote na Barbados. Także w sumie na oceanie 54 dni. Jakie plany na przyszłość? No, szykuję się do... Myślę, większego wyzwania, bo chcę opłynąć świat non-stop, najmniejszym jachtem w historii. No i przy okazji chcę jeszcze pobić rekord czasowy. Jaki to jest jacht? To jest 5-metrowy jacht klasy setka polskiej konstrukcji. Amatorska budowa. Zbudowany jest z drewna i sklejki. Kiedy pan planuje taki rejs? Na stulecie zaślubin Polski z morzem, czyli na 2020 rok. Co stoi na przeszkodzie? No, trochę finansów, jak zwykle. Ale... Ile potrzebujemy? Może powiedzmy widzom, może będzie nas oglądał ktoś, kto chciałby panu pomóc w tej wyprawie? Całość budżetu to jest tam niewiele poniżej 100 tysięcy złotych. To jest na całą ekspedycję. No jacht mam, ale trzeba go przygotować, trzeba tam doposażyć. Doposażyć trochę nowe żagle trzeba zrobić. Także no, budżet dla mnie jest duży, ale generalnie to chyba nie są to wielkie budżety. Co możemy dać w zamian? No ja mam całą burtę, obie burty jachtu do oklejenia, żagle. Całych 15 metrów kwadratowych, tyle taka jest powierzchnia żaglowania. Cóż jeszcze, no na pewno będą jakieś inne media w to wchodziły, bo no już tutaj teraz rozmawiam, nie? ale no zwykle moje jakieś tam przedsięwzięcia, ekspedycje się medialnie sprzedają. No i na pewno powstanie też książka kolejna, bo już parę książek napisałem, to będzie kolejna książka o żegludze dookoła świata. W jakim czasie trzeba dopłynąć dookoła świata, żeby pobić rekord? Obecnie rekord wynosi 268 dni dla jachtów tej wielkości, tej kategorii, poniżej 6,5 metra. Także no, trzeba szybciej niż 268 dni. Ja myślę, że się zmieszczę w czasie poniżej 250 dni. Bez wychodzenia na ląd? Tak, bo to jest taki warunek, żeby tej żeglugi non-stop, czyli startujemy z portu, w którym kończymy rejs, trzeba przeciąć równik, wszystkie południki i trasa nie może przecinać lądu w żadnym miejscu. Także non-stop, bez wsparcia żadnego, bez pomocy. Czyli jemy, śpimy, na jachcie płyniemy. Czy jest tam szansa w ogóle zmrużyć oko, czy nie? Tak, no normalnie się śpi. To ja tam będę miał samoster taki wiatrowy, który będzie utrzymywał kurs jachtu w stosunku do wiatru, który będzie tam wiał w danym momencie. No, będę płynął. No, to jest dosyć ciężka trasa, bo ona prowadzi dookoła trzech przylądków, tak zwanych wielkich przylądków, czyli najpierw przylądek Dobrej Nadziei, na którym to przylądku się w ciągu ostatnich 10 lat wiele
nawet też i polskich rejsów rozbiło, bo tam właśnie nawet jachty potonęły, czy traciły maszty, kile były uszkadzane, także no, trzeba było przerywać te rejsy. Najpierw przylądek Dobrej Nadziei, później schodzimy na południe do ryczących 40 i wijących 50 i właśnie w tych szerokościach między 40 a 50 stopni szerokości geograficznej północnej płynę na wschód, w tak zwanym rejonie dryfu wiatrów zachodnich. Dzięki temu właśnie no, mogę się w miarę szybko posuwać. Opływam południowe, od południa opływam Australię. Tam mijam drugi z przylądków Levin i później mam przed sobą cały. U nas się tego określenia nie używa, jest to tak naprawdę Wielki Ocean Południowy, u nas mówi się o Pacyfiku. Przepływam przez Pacyfik wokół Hornu i po minięciu Hornu zaczynam iść do góry na północ do portu, z którego wystartowałem. Proszę Państwa, zatem ten pan czeka na Państwa wsparcie finansowe. Dużo nie potrzebuje, bo 100 tysięcy złotych, żeby zrealizować marzenie swojego życia, opłynąć świat najmniejszym jachtem. Jakiś namiar do Pana? No najprościej się kontaktować chyba na maila arekpawelek@gmail.com. Ale na Facebooku mam też taki profil oficjalny, tak to nazwijmy, Arkadiusz Pawełek, kapitan Przygoda. Z tym, że ja kapitanem nie jestem, ja nie mam nawet żeglarza. Ale... Jak pan to robi? Ja już pływam od blisko 20 lat po morzach, zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy mil, bo pracowałem przez parę lat na łódce Bols, na przykład, jak byłem w załodze stałej. No i tam Atlantyk przepłynąłem już czterokrotnie, z tego dwukrotnie samotnie, także jakoś się udaje. Człowiek przygoda, jednym słowem. No tak koledzy mówią, tak mnie nazywają. Dziękuję bardzo za wywiad. Ja dziękuję również.